Witajcie. Dziś opowiem Wam o jednym z najlepiej ocenianych telefonów, które są w tym momencie na rynku, o HTC Desire. Telefon jest wykonany z fajnych materiałów. Z przodu widzimy metalową ramkę, z tyłu mamy do czynienia z plastikiem pokrytym jakąś taką gumą, dzięki czemu telefon się nie rysuje i fajnie się go trzyma w ręce. Telefon ma już kilka tygodni, nic w nim nie skrzypi, on nie wydaje żadnych dźwięków, także tutaj, jeżeli chodzi o jakość materiałów, na pewno ona zasługuje na pochwałę. W telefonie producent zastosował bardzo szybki procesor, taktowany zegarem 1 GHz. To widać. Wszystkie funkcje telefonu działają błyskawicznie. Tutaj nie ma żadnych spowolnień, żadnych opóźnień. Producent do pewnego momentu montował tutaj wyświetlacze typu AMOLED, produkowane przez Samsunga. Bardzo fajnie spisujące się, jeżeli chodzi o odwzorowanie barw, jeżeli chodzi o czułość dotyku. Natomiast gorzej było z tymi wyświetlaczami, jeżeli chodzi o jasność, o czytelność wyświetlacza w jasnym słońcu. Od niedawna w nowych partiach telefonów montowany jest wyświetlacz typu Super LCD. Oba wypadają w testach bardzo pozytywnie, tutaj nie ma jakichś wielkich różnic. Natomiast musicie sobie zdawać sprawę, że jeżeli wybieracie ten telefon, możecie trafić albo na jeden, albo na drugi. Z ważnych rzeczy zastosowano również obsługę multidotyku, czyli telefon obsługuje wszystkie funkcje pinch to zoom, czy w przeglądarce do internetowej, czy na pulpicie głównym. To jest telefon, który wytrzymuje maksymalnie jeden dzień na pełnym ładowaniu. Tak już mają niestety telefony z szybkimi procesorami, że zużycie energii jest rzeczywiście duże. I tutaj w każdą podróż trzeba się wybierać z ładowarką. Jeżeli kupujecie telefonu polskiego operatora, zapewne dostaniecie go z Androidem w wersji 2.1. Dostępna jest już aktualizacja do wersji 2.2. Ja tę aktualizację polecam, dlatego że przynosi mnóstwo nowości. Telefon działa szybciej i sprawniej. Dostępnych też jest kilkanaście nowych widgetów. Lepiej działa aparat fotograficzny w tym telefonie, a kamera obsługuje nagrywanie wideo w jakości HD. W jakości 720p. W tym telefonie HTC instaluje nakładkę na system operacyjny. Ona się nazywa HTC Sense. Dzięki niej na 7 aktywnych pulpitach na ekranie głównym można umieścić sobie dowolną ilość ciekawych właśnie widgetów, ciekawych aplikacji. Dla mnie taką bardzo ciekawą aplikacją jest na bieżąco aktualizowana pogoda z poziomu pulpitu głównego. Jeżeli świeci słońce, to u nas na ekranie telefonu świeci słońce. Jeżeli pada deszcz, to również pojawiają się krople, wyjeżdża wycieraczka, wyciera te krople. Oczywiście to nie jest nic jakoś szalenie praktycznego, to po prostu fajnie wygląda. Podobnie jak w telefonach Apple'a, również tutaj mamy dostęp do dużego sklepu z aplikacjami. On nazywa się Android Market. Jest na bieżąco uzupełniany i tutaj plus i minus. Plus taki, że znaczna większość z nich jest dostępna bezpłatnie, w związku z tym można je pobierać z poziomu telefonu. One się instalują po sekundzie. Natomiast minus jest taki, że niestety Android Market nie obsługuje płatności w Polsce. W związku z tym, jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakąś aplikację, która jest płatna, nie ma możliwości wykorzystując oficjalne kanały. Podsumowując, HTC Desire to na pewno jeden z najlepszych telefonów, jakie są w tym momencie dostępne na rynku. Nazywać go telefonem to może nawet trochę obraza, bo to jest bardziej mobilny komputer ze wszystkimi funkcjonalnościami. Świetna przeglądarka internetowa, która obsługuje Flasha, czego nie ma w telefonach od Apple. Super szybkie działanie w niemal każdej aplikacji, która jest dostępna na ten telefon. Możliwość rozbudowania jego funkcji o tysiące aplikacji z Android Market. Świetna nakładka systemowa. Naprawdę mogę Wam ten telefon polecić. Jeżeli ktoś ma chęć kupić sobie jakieś ciekawe urządzenie z systemem operacyjnym Android, to na pewno HTC Desire to jest dobry wybór.